Cześć wam, z tej strony Nadik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Znów przybył Baro, tym razem na ziemskim przekaźniku Strata i właśnie udajemy się zobaczyć, cóż on ma ten walentynkowy dzień. O kurde, ten Baro można powiedzieć jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ posiada moda, którego wartość w platynie wcześniej osiągała nawet do 100 tysięcy. Jest to Primate Chamber, czyli zdobiona komora. Jeżeli tego nie macie, naprawdę warto się okupić w parę, jak nie paręnaście kopii właśnie takiego moda. On bardzo drogi, ale do tego później przejdziemy. Nagolenniki, bardzo fajne, też chyba nowe, przynajmniej wcześniej nie widziałem. Przepływ Prime, mutatory, kolekcjonersko oczywiście, skórka do Hydroida, cały zestaw EOS, który swoją drogą też bardzo ładnie wygląda. Nagolenniki mi się nie podobają, ale cała reszta bardzo fajnie wygląda. Oczywiście kolekcjonersko warto kupić wszystko. Veritux Prisma też do wyekspienia, tak samo jak Quanta Vandal. Sayandana Katir, znak przywódcy stada. Sugatra, skórka do naszego Diriga, przepraszam. Boje na Stalkera, Gustraga i Zanukę. Jeżeli ktoś nie ma broni z tych trzech przeciwników, to jak najbardziej warto kupić. Trzydniowy wzmacniacz biegłości, misja na Inarosa i skórka do Xifosa. Także na czym możemy teraz zarobić? Na pewno na zdobionej komorze. To jest mod, którego wcześniej było około 100 do 200 sztuk w całej grze, więc był on bardzo drogi. Teraz wrócił u Baro, więc naprawdę warto kupić. Kto teraz nie kupi, może później żałować, więc no jest drogi, bo to 3000 dukatów, 1 000 000 kredytów. Ale jak najbardziej warto w opór kupić tego moda. Ile dacie radę, tyle kupujcie, bo naprawdę będzie się opłacało. Przepływ Prime, na tym również możecie zarobić. Wiadomo, energia jest potrzebna prawie w każdym Warframe, więc ten mod również bardzo dobrze się będzie sprzedawał. Mutatory. No teraz możemy je włożyć w Exilus do naszych broni. Ja bym je bardziej kupił kolekcjonersko, jeżeli ktoś nie posiada. Veritux Prisma. Kolekcjonersko tylko właśnie, żeby mieć punkty do waszej rangi mistrzowskiej, tak samo Quanta Vandal, ale jeżeli ktoś chce, to w takich mniejszych wartościach, pułapach platyny również można kupić, żeby sobie coś tam, jakieś mniejsze zarobki zdobyć. Wzmacniacz biegłości, jeżeli ktoś chce sobie podekspić. No i zadanie na Inarosa, bardzo dobry Warframe, także polecam, naprawdę. Zdobiona komora, kupujcie ile tylko się da. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.